Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Wziąłem się rano, słuchajcie, za mycie Mazdy i lekko mi wgięło calutki bok czymś przejechany. Teraz to i tak zeszło i mało widoczne po myciu. Było to bialutkie, słuchajcie, ale ślad dalej jest. Tu błotnik, drzwi, przednie drzwi. No i przedni błotnik. Tu aż po zderzak. Nie wiem, słuchajcie, kto to zrobił i czym, ale wygląda to na celowe działanie. No i nie było to coś mocnego typu gwóźdź, bo to nie jest aż super głębokie. I mam nadzieję, że to zejdzie pod pastą polerską. Chodzi teraz i tak, jak wam powiem, wygląda to dużo lepiej. No było to po prostu bialutkie i rzucało się w oczy z dużego dystansu. No nic. W pierwszej kolejności, w pierwszym momencie poczułem złość. Choć staram się nie denerwować takimi rzeczami, bo pamiętam, jak pewien znany mi kolega, żołnierz, ktoś mu porysował całą maskę jakimś gwoździem w Toyocie. Tak klął, tak rzucał bluzgami, a za jakiś czas pojechał na misję do Afganistanu i umarł. A czy umarł? Zginął. Tak więc, no jest to rzecz nabyta, jak się to mówi, no ale trochę boli mimo wszystko. Natomiast tamta Toyotka, cóż z tego, że porysowana, jak człowieka już nie ma. No nic, biorę pastę tempo i zobaczymy. Mówią, żeby nakładać kolistymi ruchami gąbeczką, no to robimy zgodnie ze sztuką. Okej, no i mówią, żeby po krótkim czasie już polerować delikatną szmatką. No tu z błotnika zeszło wszystko. Ale z drzwi nie bardzo. Chociaż tu zeszło. Tu jest moc. Jakiś tam minimalny ślad jest, ale w miarę schodzi. To kamerę oddaje, no coś tam widać, ale bardzo mało. Okej, słuchajcie, w miarę to wszystko zeszło. Z tej odległości nie widzę. Może delikatnie właśnie tu na tylnych drzwiach. Ten kawałek jest najbardziej widoczny. A reszta, powiem wam, nie widzę. Przynajmniej tak z 1,5 metra.
Okej, dzięki, trzymajcie się.